Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na roście Łukasza Wolskiego. Jeśli jesteście gotowi na to niesamowite wydarzenie, zróbcie hałas! Fajnie, dobrze, to teraz... Proszę bardzo o hałas osoby, które kojarzą w ogóle Łukasza Wolskiego. Tak myślałem, na zapraszał znajomych, wykosztował się, ale będzie miał swój wieczór, kurwa. Fajnie. Łukasz Wolski, osoba, która chyba jedyny komik w Polsce, który opowiada żarty o gównie w taki sposób, że publiczność jest je w stanie poczuć. To jest... Słuchajcie, mamy tutaj komików, członków Comedy Lab, zaproszonych gości. Będziemy się dzisiaj obrażać, no bo roasty, wiadomo, od tego są. A ja nazywam się Tomek Machnicki i poprowadzę tego roasta. Ponieważ my zawsze wybieramy najbardziej energetyczną osobę do prowadzenia roasta. No i to jestem ja właśnie. Dobrze, Łukasz Wolski w ogóle, jak robiliśmy to wydarzenie, to ja drukowałem i przygotowywałem plakaty promujące to wydarzenie. I tam na plakacie się pomyliłem, napisałem Antoni Sryjek Dąbrowski zamiast Syrek, bo mi się skojarzyło, jak Wolski mówił gównie i tak się zmieszało. I Wolski mówił, to jest błąd. Ja tak sobie myślę, Łukasz, że 36 lat temu to twoi rodzice popełnili dużo większy błąd i zdecydowali się go nie naprawiać. To ktoś może pomyśleć, że to chodzi o aborcję. No i to prawda. Teraz będę przedstawiał osoby, które wystąpią na naszym roście. Zacznę od jednego z naszych gości. Dajcie mu wielkie brawa, Tomek Nowaczyk. Tomek Nowaczyk jest członkiem kabaretu Czesław, bardzo znanego, jest to też improwizator sceniczny. Tomek również jest autorem książek dla dzieci, a w ogóle komedią zajmuje się naprawdę od 20 lat. Ale niewiele osób wie, że Tomek też przez 10 lat palił papierosy. Przez cały ten czas, przez... No, Krzysiek powiedział, że matka Tomka zajebie i tu jest bardzo blisko, bo Tomek przez 10 lat ukrywał ten fakt przed żoną cały czas. I ludzie się dziwią, jak mu się to udało przez 10 lat. A ci, którzy znają Tomka, no to mówią, że to jest nic dziwnego, skoro on się przez 20 lat zajmuje komedią i był w stanie ukryć wszystkie dobre żarty. Tomek kiedyś też jechał rowerem i zderzył się z pijakiem, jadąc rowerem bez światełka. I co jest ciekawe, to policja w raporcie z tego wydarzenia napisała brak udziału osób trzecich. No, drugich miał być, ale zjebałem. No nie ważne. Słuchajcie, no... Na roście Wolskiego z żartami to będzie tak trochę jak z oddawaniem próbki kału do badania, że my wiemy, że to jest gówno, a i tak się spodziewamy dobrych wyników. Tomek biega maratony, nawet ultramaratony, biegł na 40 km, na 80 km, nawet na 240 km. I Tomek naprawdę... Bardzo dobrze, że przynajmniej w jednej dziedzinie życia postawiłeś na dystans. Krzysiek Kasparek, jeden z ulubieńców publiczności Comedy Lab. I też publiczności na YouTubie. Pierwsze nagranie Krzyśka Kasparka na YouTubie nazywa się Zasłużony dla cywilizacji śmierci. I właśnie największą zasługą Krzyśka jest to, że potrafił sprawić, że mało kto to nagranie zobaczył. Też Krzysiek pracował na uczelni przez wiele lat, był socjologiem na pół etatu, zajmuje się zawodowo improwizacją sceniczną.
Mi się wydaje, że bardzo wyraźnie widać, że przy podejmowaniu życiowych decyzji stały dochód nie był Krzyśka priorytetem. Krzysiek zajął się stand-upem, bo stwierdził, że jak ma robić coś, co nie przynosi dochodów, no to przynajmniej chciałby być wulgarny. I słuchajcie, Krzysiek jest socjologiem, który rzucił pracę w zawodzie, żeby zająć się komedią. I naprawdę jest niewiele osób, które, żeby podążyć za marzeniami, musiały poświęcić tak niewiele. Kolejny z naszych gości, Adam Gajda. Adam Gajda. O Adamie krąży taki stereotyp, że Adam jest wieśniakiem. I wiecie, to się nie wzięło znikąd, bo Adam zawsze jak wychodzi na scenę i wita się z publicznością, to robi takie głośne... Adam studiował też stosunki międzynarodowe i chwali się, że zaliczył wszystko, ale bez dyplomu. I co ciekawe, tak samo jest w związku Adama z tym, że stosunki tam są metaforą stosunków, a dyplom dla kobiety, z którą Adam stosunek odbywa, jest metaforą orgazmu. Tak, że nie dochodzi. Adam, słuchajcie... Bo tak, to, że wieśniakiem to jest taki stereotyp trochę, bo Adam jest hodowcą róż tak naprawdę. I na pewno kojarzycie historię małego księcia. Ja przytoczę, pewnego razu róża powiedziała kilka pustych słów, dlatego chłopiec przestał jej ufać. Postanowił odlecieć. Ostatniego dnia niezrozumiały kwiat wyznał mu miłość. Po upływie czasu bohater zrozumiał, że również ją kochał i niepotrzebnie odlatywał. Róża wyjaśnia księciu, czym jest miłość. Pozwala mu odejść, by przekonał się o swoich uczuciach. Mały książę tęskni za swoją różą, wspomina ją, bo dzięki róży nie czuł się samotny. I właśnie ta historia nie ma żadnego związku z Adamem, no bo Adam jest wieśniakiem. No. Patryk Trela. Patryk Trela jest członkiem Comedy Lab, ale jest również antropologiem. I jeżeli ktoś nie wie, to antropolog z definicji to jest taka osoba, która jako jedyna może zazdrościć socjologowi wykształcenia. Jeśli ktoś na przykład nie wie, czym się zajmuje antropolog tak już w praktyce, no to zajmuje się głównie szukaniem pracy. I gdyby Patryk się zdecydował zatrudnić w McDonaldzie, to jego kierownikiem by był Krzysiek Kasparek. Michał Łącznik. Kolejny z członków Comedy Lab. Michał jest improwizatorem scenicznym i jest nawet prezesem Comedy Lab. Jedna z osób, która założyła to stowarzyszenie. Michał napisał też książkę Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji usprawnią każdy aspekt twojego życia? I Michał, powiedz tak szczerze, skoro ty wiesz takie rzeczy, to czemu ciągle tu jesteś? Co jest ciekawe, Michał prowadzi warsztaty pod tym samym tytułem i ich absolwentem jest Krzysiek Kasparek. Jest z nami kolejny z naszych gości, Cezary Pontewski. Cezary to jest osoba, która przez lata była uzależniona od alkoholu. I Cezary, proszę państwa, poradził sobie z problemem alkoholowym, bo przerzucił się na narkotyki po prostu. Czarek też nie lubi samotności. I niestety do tej pory nie znalazł sobie kobiety na stałe. Tylko to, moi drodzy, dlatego, że Czarek pochodzi z Łukowa, a jest takie staropolskie powiedzenie, że z Łukowa to słaba druga połowa.
I właśnie też Czarek trenował również piłkę nożną i po przerwie zawsze go zmieniali od razu. Bo z Łukowa słaba druga połowa. Taki żart dochodzący. Filip Kiciuś-Białoskórski jest również z nami. Najnowszy członek Comedy Lab. I Kiciuś napisał w swoim opisie, że jest gruby i łysy. Ja sobie tak myślę, Filip, na przyszłość to pamiętaj, że to są akurat rzeczy, które wszyscy są w stanie zauważyć. Ale tak poważnie, to ja uważam, że nieelegancko jest się śmiać z takich fizycznych niedoskonałości, więc mam inną ciekawostkę na temat życia Filipa. Otóż Kiciuś chciał popełnić samobójstwo normalnie strzałem w serce, tylko że kula się nie przebiła. Mam też taki jeden fakt na temat małżeństwa Filipa. Chodzi o to, że żona Filipa, jak w trakcie seksu wchodzi na Kiciusia, no to po prostu zakłada raki. Żeby dojść na szczyt, oczywiście. Ale tak, jak już jesteśmy przy tych właśnie nowotworach. No to słuchajcie, jest z nami Antoni Syrek-Dąbrowski. I ktoś mógłby pomyśleć, że chodzi o to, że Antoni miał guza mózgu. A nie można zapominać, że Antoni odpowiada również za założenie stand-up Polska. To czułem, że się z tyłu bardziej spodoba. Ale wiecie, Antek ma w sobie coś takiego, co poprawia ludziom humor. Ma coś takiego, no i to są głównie używki. Antoni jest nawet autorem cytatu: dystans i humor jest ważny, ale narkotyki dużo lepsze. Antek występował na wielu takich wydarzeniach, które były w telewizji. Był między innymi na roście Abelarda Gizy, na roście Kuby Wojewódzkiego. Dzisiaj Antek jest tutaj z nami. Antek, powiedz, co się stało? Ten cytat o narkotykach pochodzi z występu Antka w programie Dzień Dobry TVN i między innymi za to Antek został zbanowany dożywotnio na występy w Dzień Dobry TVN. I to jest ciekawe, że Antek jest jedyną osobą, której nawet Dzień Dobry TVN powiedziało do widzenia. Zbychu Grabowski. Również członek ekipy Comedy Lab. Wspaniała osoba. To jest najlepszy jakby żart na Zbycha, że to właśnie on się z tego zaśmiał. Jest w środowisku taka plotka, że Zbychu jest bezdomny. A prawda jest taka, że Zbychu jako jedyny z nas nie gra w tą brudną grę krakowskich deweloperów. Wiecie co? Ktoś mógłby pomyśleć, że Zbychu po prostu nie ma pieniędzy na mieszkanie. A prawda jest taka, że Zbychu jako jedyny z nas nie gra w tę brudną grę światowych bankierów. Słuchajcie, okazało się, że ulubioną siecią społecznościową Zbycha jest sieć Cartoon Network. Kolejny z naszych gości. Mieszko Minkiewicz. I przez długi czas wydawało się, że Mieszko będzie najbardziej rozpoznawalną osobą na tym roście. I powiedz, Antek, naprawdę musiałeś też to Mieszkowi zabrać.
przed nami będzie Antoni Syrek-Dąbrowski, który, jak padło wiele razy, napisał swój najbardziej znany program pod tytułem Sierpień na bazie historii swojego guza mózgu. I ja się zastanawiam, jak to świadczy o empatii Antoniego, że wybił się na nim i usunął.